Księga Wyjścia. Rozdział 12. Nie wolno wam jeść nic kwaszonego. We wszystkich domach waszych winniście jeść chleb pszaśny. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie. Bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 12. przykazanie Tory zabrania nam jedzenia chleba przez 7 dni po Pasrze, to znaczy w trakcie trwania święta Pszaszników, które pokrywają się z oktawą wielkanocną. Poprzednie przykazanie zabraniało nam posiadanie kwasu. 12. zabrania nam jedzenia chleba. Może to być interpretowane jako forma pokuty. Odsyłam do naszego komentarza na temat święta Pszaszników, link powyżej. Przez czas trwania Wielkiego Postu każdy sam sobie dobierał pokutę, najbardziej odpowiednią dla siebie. Otóż okres pokuty nie kończy się ze świętem Paschy, ale powinien być przedłużony przez całą oktawę wielkanocną. Nie jest już prywatną formą pokuty, ale przebiera charakter wspólnotowy, bo wszyscy otrzymują od Boga tę samą pokutę – zakaz jedzenia chleba. Jest to też piękne ćwiczenie na to, aby człowiek zrezygnował z własnej woli, z własnych preferencji. Bóg bardziej ceni posłuszeństwo niż ofiary, jak powiedział prorok Samuel. Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Jeśli chodzi o pokutę w oktawie wielkanocnej, proponuję nie kombinować i po prostu postępować za 12. przekazaniem, powstrzymując się od jedzenia chleba. Bóg nas o to prosi, nie jest to trudne, dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.